Zebraliśmy się tutaj z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, która przez całe wieki musiała walczyć w obronie tej niepodległości i wreszcie wywalczyła. Obok Polaków, co było bardzo istotne, walczyli o tę niepodległość przez całe wieki także Tatarzy mieszkający w Polsce. I to nie tylko zaraz po I wojnie światowej, nie tylko w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921, ale także później, w latach II wojny światowej. Powszechnie wiadomo o pierwszym szwadronie tatarskim 13 pułku ułanów wileńskich, którego dowódcą był rotmistrz, późniejszy major Aleksander Jeliaszewicz, mieszkaniec po wojnie Gdańska. Ale to także historia pułku wcześniejszego, prawda, pułku tatarskiego ułanów, później dywizjonu mahometańskiego, a w czasie II wojny światowej Tatarzy, żołnierze polscy, walczyli właściwie we wszystkich rodzajach broni i we wszystkich możliwych formacjach, które istniały w Polsce i poza Polską. Walczyli w konspiracji, ale także w polskich siłach zbrojnych na zachodzie, jak również w pierwszej i w drugiej armii Wojska Polskiego. I ten tatarski udział w Wojsku Polskim nie skończył się z wojny. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم.